temat dzisiejszego odcinka to w jaki sposób i czym można podnieść hormon wzrostu w sposób naturalny, ponieważ na pewno wiele osób z Was ma wiedzę dotyczącą peptydów stosowanych w podniesieniu hormonu wzrostu, ma doświadczenie i ogromną wiedzę dotyczącą stosowanych iniekcji hormonu wzrostu. Natomiast ja chciałabym się podzielić z Wami informacjami na temat suplementów, które ten hormon wzrostu będą podnosiły w sposób naturalny. Tak naprawdę mamy jedną główną porę, w której hormon wzrostu jest wydzielany w ciele człowieka. Jest to sen. Dlatego tak dużą uwagę zwraca się na to, jak śpisz, czy dobrze śpisz, czy budzisz się w nocy, czy możesz zasnąć. Ponieważ podczas snu następuje wydzielanie właśnie tego hormonu. Oczywiście jeszcze testosteron do tego dochodzi również, ale skupimy się na hormonie wzrostu. Więc przeglądając suplementację i konstruując swoje protokoły suplementacyjne, pamiętajcie o tym, żeby zagwarantować sobie suplementy, które będą Wam umożliwiały prawidłowy sen. W literaturze i na rynku suplementów jest bardzo dużo preparatów zawierających GABę, zawierających melatoninę i również dokumentuje się to, że one podnoszą hormon wzrostu, ale to tylko z jednej prostej przyczyny takiej, że one umożliwiają i ułatwiają prawidłowy sen, więc wszystkie preparaty czy wszystkie suplementy, które będą Wam obniżały poziom kortyzolu wieczorem, one będą wpływały na to bezpośrednio, jeżeli będziecie dobrze spać, że ten hormon będzie się lepiej wydzielał w ciągu nocy. Również, co ja jako dietetyk mogę polecić, to jest posiłek węglowodanowy wieczorem, ponieważ węglowodany również obniżają kortyzol, powtarzam jeszcze raz. Węglowodany są łatwe do strawienia i one nie przeciążają naszego przewodu pokarmowego jako ostatni posiłek spożyty w ciągu dnia, czyli wieczorem węgle, to potwierdzam jeszcze również, że hormon wzrostu Wam się podniesie, preparaty obniżające kortyzol, suplementy wspomagające właściwy sen i cóż, hormon wzrostu pójdzie do góry. Pozdrawiam i do zobaczenia.